Te przedmioty jak torba na zakupy czy pralka znamy tak dobrze i widzimy tak często, że zupełnie nam spowszedniały. Artystka Małgorzata Dobrucka z dużą dawką humoru ponownie je ożywia. Najczęściej jest tak, że jest najpierw projekt, czyli jakiś tam szkic, który automatycznie, praktycznie codziennie coś tam w szkicowniku notuje i zapisuje sobie i później realizuje. Dobrucka do swoich prac wprowadza lekkie odstępstwa od rzeczywistości. Na tablicy ogłoszeń umieszcza nieistniejące teksty, czy przyznaje sobie odznakę wzorowego artysty. Ona też dodaje do nich, przekształca napisy, które na nich są. Przekształca w taki czasem ironiczny, czasem właśnie humorystyczny, czasem bardzo taki zdecydowany sposób, przez co nadaje im zupełnie nowych znaczeń. I to jest najciekawsze w tym malarstwie. Wernisaż wystawy Małgorzaty Dobruckiej Teksty i ja w zielonogórskim BWA dziś o 19:00.